Hejo, cześć, witajcie kolejny z nowej serii na moim i Wiktorii kanale, gdzie zaczynamy serię z Don't Starve Together. Więc tak, jest to sezon pierwszy, odcinek pierwszy, będziemy robić to na sezony. To będzie tak, że jak zginiemy, to po prostu kończymy sezon i zaczynamy nowy sezon, czyli jak najdłużej przetrwamy i takie inne. W ogóle, Wiktoria, przywitaj się, bo to tak ja trochę gadam, a ty taka dzień cicho dobry. Jesteś. Dzień dobry. No, tak. Witam też widzów Wiktorii, więc ja dołączam już na serwer. Musimy jeszcze sobie postacie wybrać. Wszystko. Ja biorę Willow. Wika, hasło takie jak zawsze? Tak. Dobra. Mamy bardzo trudne hasło, którego nie dostaniecie. Ja nawet nie wiem, jak się serwer nazywa. Powiem wam ostatnio, jak niechcący zobaczyłem, jak Wika serwer nazwała, to dostałem takiego lekkiego raka. To do ilu dni robimy nie, tak na odcinek, Wika? Ten się nazywa normalnie. Wika. Nie wiem. Do pięciu? Pół godziny tak, odcinek. No tak do pięciu dni, zobaczymy. No tak do pół godziny, do 30 coś takiego spróbujemy. Dobra, więc ja biorę Willow. To tak przedstawiam wam postacie. Jest Wilson, Willow, Wolfgang, Wendy, WX78, Wickerbottom, Woody, Wes, Maxwell, Wickfried, i Weber, i tu jakaś randomowa postać, którą nam samemu wybierze. Ja może znowu robocika wezmę, co? Dobra, ja to biorę Willow. Bo robocik jest bardzo dobrą postać. Nie jest może najbardziej wybierany przez graczy, bo jest ten problem, że może go deszcz zniszczyć, ale ja go lubię. Dobra, więc ja wybieram tutaj swój strój, który wypadł mi z tych kartoników. I co, już wbijamy do serwa? Tak. To raz, dwa, go! Dobra. Jest, jak widzicie, mamy też zenchantowany ten wygląd zegarka po prawej stronie, że widzimy, jaka jest pora też roku. I tutaj pokazuje nam cyferkami od razu, ile mamy psychiki wszystkiego. To kwiatków nie zbieramy na sam początek tego, tak. Się nauczyliśmy. Ja zbieram kamyki. Co zbieram? Patyki. Wszystko. Zbieramy wszystko. O mój Boże, indyk. Dobra, to ja zbieram trawę tutaj kolejną. Zbieraj tam te kwiatki, ludzie, zawsze na początek, jak tylko ja wam powiem, zostawiajcie, bo ten psychika wam się ryje i będziecie potrzebować tych kwiatków. Ja idę tutaj zbierać trawę i krzaczki, dobra? No spoko. Tu na lewo poszłem. Na początku tak bardziej uzbieramy rzeczy i będziemy też potem bazę robić. Jezu, ile kwiatków jest. W ogóle ludzie, tak żeby, powiem wam, że jak wcześniej graliśmy, to jest strasznie trudno nam się grało. O, mam już świat dla nas, tylko będziemy musieli przyjść na drugą stronę. Jeżeli będą tam, no, i w sensie to, gdzie są króliki. No, ja tutaj też jestem obok królików. I z Wiką trochę zwiększyliśmy, żeby więcej było jedzenia i więcej niektórych rzeczy, bo powiem wam, ludzie, jak tak wcześniej graliśmy, to jak się we dwójkę gra, to jest tak trudno, bo dla jednego starczy jedzenie, dla drugiego nie starczy. Jak najczęściej jedno z nas umierało prędzej czy później, więc to był zawsze taki minus, nie Wika? Tak. W ogóle gdzie jesteś, bo ognisko będzie trzeba jak coś niedługo stawiać. A ty w którą stronę poszedłeś, że są ja w króliki? Prawo. Znaczy w lewo. No to zaraz tam pójdę. O, tutaj Wika, widzisz? No siema. To gdzie są te króliki? No tutaj były na dole króliki, jak tutaj, jak szliśmy. O mój Boże, pająk. Cześć pajączku. Tak w ogóle zrobiłeś sikierę? Motykę nie. To nie, to bo, ja nie mam, nie, bo nie mam kamienia. A to widziałem ja kilka tych kamieni. Ale ja mogę z tą, kill off mogę zrobić? Nie mogę. Nic nie mogę, bo nie mam kamienia. To ten. Wika, tak trochę, o trochę tylko zmieniłaś, tak o dużo, żeby więcej tego wspomniała. Trochę. No tak trochę teraz dużo tego jest. Tak na początek się wydaje. No ale to tylko tak początek. Zbierasz tak, początek zawsze się wydaje, tyle jedzenia, potem... Wika? A potem zazwyczaj jest, że ja umrę. Z głodu i Max 3 sekundy później mówi o ile jedzenia, więc... No, tak wczoraj umarła, a Wika, jak myślisz, szyszki można w ogóle piec? Bo ogólnie powiedziałem, że szyszki można upiec. To sprawdzimy, bo skoro tego... A gdzie są króliki? No nie ma, tutaj to tylko tam była jedno nora z królikiem. Bo skoro, posłuchaj, bo skoro... O mój Boże, tu jest portal. Bo skoro było, jak to się... Bo skoro, posłuchaj. Skoro można z tych zielonych... te zielone takie rzeczy, piec z tych innych drzew, tych, z tych drzew tych i takich liściastych. O,
Naprawdę. A na ostatnim save'ie ja już 10 dni przetrwałem bez wiki i ona nadal nie znalazła jednego. No. I skoro z tych liściastych drzew można te zielone rzeczy piec, to ciekawe, czy można szyszki piec. Jak myślisz? Idziemy na dół, czy w górę tutaj? No to sprawdzimy. W górę. Przy krawędzi. Ja mam jak coś 5 tych, 5 marchewek i 4 jagódki. A co to jest? 2 marchewki, 4 jagódki. Ej, co to jest ten berry bush? To też jest dobre, czy złe? Tak. Dobre? To zbierę. Bo to są zwykłe jagódki. A to tylko to inny taki krzak trochę, tak? Tak. Potem będziemy ludzie musieli zrobić... O, bawoły. Zbierę kupę. O, no to bierz, ale to musimy niedaleko ich mieszkać, bo wtedy krzaczki będziemy mogli zbierać i wtedy trzeba jedną kupę dać do krzaczka, żeby krzaczek ich dorósł, wiesz? Okej. Okay. My ja tak to... może chodź tutaj do mnie, bo tak trochę nisko trzeba zrobić. To dlatego nam się te krzaczki nie robiły, no bo my nie mieliśmy tego. O, łajno jest. Kolejne bawoły, Wika. Zbierać te łajno? No. Tylko tak trochę razy patrz, się da zwrócić. Patrz, to ile ich jest? 4. 3! Ja mówię... Wika! Raz, 4, 6, 8! Co? 8, bo... Musimy gdzieś tu niedaleko zamieszkać, dobra? Dobra. Gdzie były króliki właśnie takie przy krawędzi, żeby Wika, mało góru zrobić? Masz jednego flinta chociaż? To czyli? Będą... No kamyka tego takiego ostrego jakby. Nie. Kurwa. Słabo. Też zjem sobie. Nie potrzebuję aż tak, ale zjem sobie troszkę chociaż. Nasionka zebrałaś? No. No to spaczko. To muszę ja sobie znaleźć, żeby... Móc, wiesz, siekierę sobie stworzyć. To jest najlepsze, jakie kurwa dźwięki wydają. A, ten! Wilson, nie? No. On nie jest, jego głos to nie jest jak to ten. Jak ja myślałem, że ten taki do grania, taki, no jak to się nazywa. No. Tylko to jest trąbka, coś takiego jego głos. W ogóle. No, o dobra. Patrz, Wika, chodź tutaj na lewo. Chodź tutaj na lewo. Patrz na to. Jestem w moim niebie. W gównianym niebie. Tak. Ale dobra, chodź przy poczekaj, jeszcze kupę. Ale to musimy zapamiętać, gdzie one są, wiesz o tym, nie? Tak, żebyśmy do nich mieli zawsze łatwy dostęp. A to przy ścieżce, to wiadomo. No, o dobra, co, ja pamiętam, gdzie jest moje niebo, uwierz mi. Szkoda, że tu jakoś na mapie nie można tego zaznaczyć, nie? Gdzie ty, Wika, poszłeś? Na prawo? Tam o, od tego... przy krawędzi jest. No dobra. Teraz jestem na górze. O, no widzę. Ile kamieni przydałoby się, żeby kilo ktoś z nas miał? Poczekaj, zaraz sprawdź, czy tu jest jakiś kamień. Przeszukam to, jak coś ja zacznę ten. Poszukam miejsca na domek. No dobra. Tak coś ja zapamiętam, gdzie ty... O, świnki! Świnka! Cześć! Dobra, są jakieś muchomory, kamienia nie ma. Świnia, masz muchomor? Znaczy kamień? Wika w ogóle mówiła, że jak się spotka króla świn, to że tam jak jemu coś dasz, to on tobie też coś da. Więc... Ale to on cię nie atakuje w ogóle, tak? Nie. Ale jak ty go zaatakujesz, no to tak, no to wtedy tak. Tylko, że nie on, bo jest za gruby i za wielki, tylko jego ludzie. Czyli jego łatwo można killa zrobić na nim, bo on się nie rusza za dużo. No. O Jezu, ile jedzenia. A potem i tak pewnie nic nie będzie. Ej, no nie, szopa widziałem. Dopiero drugi raz widzę szopa tak szybko, bo wcześniej kurwa w ogóle szopa nie mogłem zobaczyć. Tylko ty widziałeś, jak duchem latałaś. Znaczy biegam i nie mogę dalej znaleźć. Szopek! Dobrze, że nie czopek. Dobra, nieważne. Biegnijmy dalej. I to dwa szop i ich dom. Nie wiem czemu, ale ich dom ma kurwa taką tą kulkę, jakby kotem był. Taki do ogólnie zabawy. Znalazłam nam miejsce na domek. Tak? O, jest kamień, ale inny kamień. Kurde, no. Naprawdę, Wika, nie masz tego flinta? Naprawdę. Kuźwa mać. Ja tu biegnę daleko, jestem już od domu. O, ile krzaków! Ile krzaków z jedzeniem, Wika. Ja wziąłem też ludzi robocika, dlatego że robocik ma dobrze, bo jedzenie może mi się zepsuć, a on i tak je dalej zje.
Bo to jest robot, on nawet mówi, on jak je właśnie na zepsute jedzenie, to on mówi, zepsute dalej jest dobre, nie? Czyli u niego może być strasznie spoiled jedzenie i on dalej może je zjeść, nie? Ogólnie mam dla was, dla ludzi taki pomysł, że jeżeli chcielibyście obejrzeć tą serię na dwóch kanałach, możecie zrobić tak, że sobie włączyć w dwóch przeglądarkach, w jednym wyłączyć głos i sobie zmieniać. Możecie sprawdzać co chwila, co się dzieje u każdej z osoby. Wika. Taki poradnik. Wika. Ten jebany Indor kradnie mi jedzenie. Jestem w raju, gdzie jest tyle jedzenia. Mam już 20 jagódek. Co? No! To trzeba będzie, jak będziemy mieć łopatę, to trzeba będzie tam przyjść i to przykopać do nas. I jestem obok pomnika z jakimś pająkiem takim dziwnym. Czekaj, daleko jestem od ciebie? No tak trochę. Dobra, ja się wracam jak coś. Nie znalazłem dalej żadnego flinta. Ale jedzenia dużo znalazłem, więc to jest plusik. Znalazłem teleporter. No to obok bawołów jest jeden, jak ja widziałem wcześniej. Nie? No, to ten, no. To ja jego też widziałem. Ale chyba się nie tepamy nigdzie, nie? Lepiej zostajemy. Nie. Tu jest dobrze. I pokażę ci miejsce, gdzie będzie mieć domek. No ja, jak to się nazywa, już jestem tutaj przy... Już wchodzę na sawanę. Jestem już na sawanie. Gdzie jesteś? Przy indyku. Już idę na sawanę, spokojnie. To ja jestem przy bawołach. I zbieram ich kubkę. Co? A nasionka też zbierać, bo to wtedy ten, można je zasiewać w tych, tak? Nie? Tak. Jezus, najlepszy, ja idę obok tych wszystkich bawołów, a one takie... I to każdy tak po kolei idzie. Dobra, jestem przy bawołach, gdzie jesteś? Obok bawołów. Tak, bawoły były gdzieś na dole. To tak na środku zarysowane. Nie tu, dobra, w drugą obok stronę. Teleportera. Na prawo od teleportera. Dobra, idę. Dobra, idę. Chodź. No idę. A śpimy jak to dzisiaj przy tym samym ognisku? Jestem przy bawołach. Gdzie? No przecież ono jest zniszczone, to nie może przy tym samym. Jest tu bawoł. No jestem przy tym wszystkim. O, Wika. Wika. Hello, blit. Dobra, to chodź, pokażę ci, gdzie jest nasz domek. Gdzie będzie nasz domek. No dobra. Jak my biegniemy jak takie małe dzieci. Tak. Czas przygody, tak, a potem później. Tak. Bo ogólnie ludzie to jest tak, że Max wszystko zbiera, a ja domek nam buduję. No, my zawsze za każdym razem to robiliśmy. No. Wika taka bardziej ten budowlanka, ona też wiecie, też ona chciała zostać najpierw informatykiem, ale powiedziała jebać to i jednak w budowlance będzie pracowała. Będzie mieszała tak. Beton. Co to tak? Będzie? Trzeba trawę pozbieram. Będzie aż domek, bo patrz, i tutaj się tylko trzeba będzie trochę przejść, już są króliki i to dużo. Tak? No to tak. Spoko. I tu ogólnie będzie nasz domek. No dobra, my zawsze robimy też przy brzegu ludzie, także z drugiej strony nas nie mogą zajść, jak coś też. To jest też taki plus. Wika, ja się przejdę jeszcze tutaj do tego lasu obok i sprawdzę, może tam jeszcze jakiś flint leży, dobra? Dobra. No, widzę kolejne jedzenie. I kolejne jedzenie. O! Wika! Jestem tam, gdzie... O Jezu, tu jestem taki dziwny, ten taki zegarek taki. Dwaj, co strzelają takie, wiesz, które? Zegarki, które strzelają? No takie dziwne, no. Ja się, patrz tutaj, Wika. A te, dobra. I patrz, i figura tego stoi, Maxwella w ogóle. Bo to taki król. Ale, czekaj, psycha mi aż zeszła. Kto, Maxwell? No. Ale i tak, przecież jak go się znajdzie na koniec, to ty wiesz, jakie jest zakończenie z nim, czy nie? Jak go się spotka. W ogóle Dawnstar ma zakończenie? Znaczy to nie jest takie zakończenie, gdzie jego spotykasz? To on siedzi na tronie, o, stary? O, Staszek. Wika. Ale to jeszcze Staszka nie musimy, przecież jak Staszek? Mamy i tak dużo tych. Dobra, może ognisko... Ale Staszek byłby nasz jedyny. Ten, tak Staszka znajdę. Powiem wam ludzie, że tak jest, że jak spotkasz tego Maxwella, nie? On stary taki siedzi. I... Jak jego spotkasz, to on spróbuje wstać z tego swojego tronu, nie? No. I jak wstanie, to się rozsypuje. I ginie. Ha. Czyli jest tak, że niby oni, czyli my jego przy życiu podtrzymowaliśmy, nie? Wiesz, ja trochę oglądałem o ten starowie ostatnio. Kto? He got away. Ty. Bo nie mogę przy ciebie gotować. Aha.
Ja gotuję tutaj 20 tych. 21 tych. A ile masz jedzenia w ogóle? Mam 3 jagódki, 2 marchewki i 6 kasztanów. To dać ci 6 marchewek? Bo ja mam 22, 22 jagódki. Tam idź. Chcę gotować. No poczekaj, marchewki teraz gotuję. Jestem kucharz Max. Gotowanie z Maxu. Odcinek nieoficjalny. Dobra. A to ja idę szukać flinta i będę bazę budować. No ja też trochę tak flinta potrzebuję. Bo kamień trzeba, jak to się nazywa. Tak trochę wykopywać, żeby ten mur tworzyć na mnie. O, tu będzie baza. Tu będzie chyba lepiej. Tu chyba będzie baza. Ale to trochę daleko do tych mam bawołów. W sumie, to tam zrobimy, bo tam też bliżej króliki są. No i znowu w cholerę jedzenia. Ja pierdzielę. Ja mam łatwiej, bo mi się zepsuje jedzenie i tak nadal będę mógł jeść. Ty masz tak trochę gorzej. Na pewno. Tak, tego nie wiem, czemu dużo ludzi tym robocikiem nie gra. On jest dobrą postacią. Z taką przydatną, taką wiesz. No, Wika szerambie drzewo. Ty, no i dalej flinta nie ma, nie? Odcinek będzie się nazywał Gdzie jest Flint? No pieprzony, no! Ja pierdolę. Czekaj, pójdę tam, gdzie jest dużo kamieni. Czy to w ogóle jest jakoś przez ten? No ja to nie, to bym musiał naokoło w ogóle jakoś... O, mam 2 flinty! Pierdzielisz! Twórz mi ten, kilof może. Czy ty chcesz kilof? Może ty... Już może będę rąbać. No to ty... To może... To daj mi siekierę, a ty sobie kilo weź. I ja będę drewno... Czekaj, bo mam kolejne 2 flinty. Gdzie ty jesteś? 3, 4. Gdzie ty jesteś? Przeszłeś przez tą sawanę, gdzie byliśmy? Tak. Czekaj. Gdzie ty? Ja jestem tak bardzo na dole. Tak, o, bardzo, widzę. Poczekaj, widzę. Elo. Co zjadasz? Bo u mnie to wygląda, jakbyś zjadła tam coś. Dobra, to ja... To, a to nie lepiej, żebyś ty... A no dobra, to obydwoje mamy. To chodź tam, to od razu do bazy będziemy mogli ten... Już iść do bazy. A tu i tak dużo kamieni jest. A siekierę mogłabyś mi stworzyć, czy nie? Mogę ci dać. A nie, czekaj. Mogę stworzyć. Chodź. Dobra, czekaj, ja chcę zdrop... To chodź, ja tutaj kamienia robię. A to jest tylko takie kamień. Ale ty takiego kamienia potrzebujesz, żeby stworzyć ten mur, nie? No, tylko najlepiej rąb z tymi... ze złotem takie duże. No wiem, bo nuggetsy będą nam złote potrzebne, żeby stworzyć tą maszynę taką do wyszukiwania rzeczy, nie? Mhm. O, a nie, to jest nitro. I Wika, co ile czasu... O, i flinta też już mam. I co ile czasu, jak coś odcinki będą się do Stoncarwa pojawiały? Co 2 dni? Nie wiem. Co 2. No dobra. U mnie będą przynajmniej co 2. No u mnie też, musimy razem się rzucać. No. O, ile gold nuggetów. No to u nas co 2 będą, dopóki nie zginiemy. I też będziemy prywatnie sobie grać, ale to będziemy na naszych już innych tych grać w serwach. Czy ty poszłeś tak bardziej do góry, do bazy? Da. Okej. Okay. Tu jest głowa. Musimy jak... plecak sobie szybko zrobić, bo nie mam już na nic miejsca. A ja jeszcze mam trochę miejsca. Tylko, że tu na mapie się nie widzimy, dopóki nie jesteśmy u siebie tak w takim zasięgu, wiesz co chodzi, nie? No. Ile my już mapy odkryli, ile ja mapy już odkryłem jak na razie. Jak jakiś chory, downy. Ja tylko żałuję, że duchy nie, jak się lata duchami, to że właśnie nie odkrywa się mapy, bo tak to już bym na naszym save'ie miała całą prawie odkrytą. Mapy się nie odkrywa duchem? Nie. No bo ja właśnie też tak o tym myślałem, czy się odkrywa mapę jak się jest duchem, czy nie? No jak kwiatki zacznę zbierać, bo mi trochę psycha jest, zaczyna spadać. I trochę, no tak, 100 mam, a ty ile? A czy ty masz łatwo, bo 84. To zbieraj kwiaty. Przy ogniu sobie postoję, będzie mi lepiej. No ale i tak musisz kwiaty zbierać. No tam, po co? Później. No, tak, chcę, żeby ci psycha spadła. Oczywiście. Kocham te twoje spojrzenia po prostu.
Co? Nie, nieważne. A nie, ja tutaj się patrzyłem, bo sobie szukałem. Wika, gdzie jesteś? Rąbię kamulce. Mi tu. Jestem na takim wielkim placu, gdzie są kamulce. Bo tak trochę zaraz noc będzie. Cicha noc. Dupa pod koc, bo będzie ci zimno. Zamknij mordę. Ej, jesteś tak niedaleko od teleportera, czy tak bardziej daleko od teleportera? Że ja jak zbiorę wszystko, to ci powiem. Ale którego teleportera, bo mam dwa. No naszego teleportera, z którego wyszliśmy do gry. No tak, nie za blisko. Bo jestem blisko jego. I tak zaraz noc będzie, więc... No ja przeżyję, bo mam zapalniczkę, więc wiesz. A, dzięki, wiesz? Czy będę mógł sobie stworzyć pochodnie? Chociaż pochodnie będę mógł sobie stworzyć. Ty poszłaś, ty jesteś w lewo od tego teleportera, czy w prawo? Prawo, dół. No to ja idę jak coś. Ile ja nuggetsów mam? Do maka mógł, kurwa, się sprzedać. Z czego są robione nuggetsy? Ze złota. I potem byś została milionerką, gdybyś... Widzisz, Wika? Ta gra uczy, że w prawdziwym życiu cię robią w chuje i nuggetsy nie są zrobione z mięsa, tylko ze złota. Możesz zostać milionerką. Idź, zamów sobie 20 nuggetsów i już masz tyle złota, że o mój Boże. Pójdziesz do złotnika, to wiesz, ile dostaniesz hajsu? Oczywiście. Dobra, weź, chodź się spotkamy. Chodź do tam, ja tak tego miejsca. No to chodź do tego miejsca, gdzie jak to się nazywa, bazę mieliśmy sobie robić. Tak trochę mam daleko. No ja też mam daleko, nie wiem gdzie ty jesteś. Chyba sobie jednak pochodnie będę musiał stworzyć, co? No. Dzięki, wiesz? Zostawić mi to bazę losu, jakimś za dupiu, kurwa, i potem będę to w dupie. Aha. Cholera, bym mógł sobie zrobić ten ognik. O mój Boże! Szybko! O! W ostatniej sekundzie wziąłem pochodnie do ręki, nie? Rozumiem. Ej, ja więcej pochodni nie będę mógł zrobić. Jak tam już mi padnie, to już ten. Wytrwa ta pochodnia chociaż do rana? Chyba tam masz przecież procent jej zużycia. No 80 już mam. Co? Mhm. A ja nie to mam... Chyba wytrwa. Cholera. Mi tam dopiero 5% zapalniczki zeszło. Dobra, idź się zabij. Już mam 60% tej. Dobra, chyba wytrwam, co? No. Dobra, to ja sobie biegam. Cicha noc, święta noc, jestem sobie robotem, przeżyję wszystko. Ale... Gdybyście widzieli teraz takiego Luka od Wiki, jakby chciała mi zamordować. O, dobra, ranek. Widzisz, mówiłem, że się uda, ty mówisz, nie, zginiesz zaraz. Oczywiście. Trzeba być pozytyw nastawionym, Wika. Pozytyw, rozumiesz? Nie. No właśnie widać. Jesteś taka trochę... Ile Wika kamienia potrzebujesz w ogóle, bo ja mam 40 już prawie tego takiego, co a potrzebuję. To jak najwięcej. To chodź, może się spotkamy. No poczekaj, zostało mi 27% kilofa, to już dorąbię. Ja w ogóle już nie mam. Ja nawet nie mogę już sobie stworzyć, bo patyków nie mam. Masz jakieś patyki w sobie? Mam jednego. To dasz. Też mam tylko jednego. A może sobie siekierę jebnę? No. Dobra, wracam tam, gdzie mamy być baza i zacznę ją budować. Teraz żywa! To sobie się idę w świat. No chodź do bazy. No co, kamienie potrzebujesz? I drewna? A to ja drewna... No, dałbyś mi. Dałbym ci. No. To nie, ty powinnaś mi? A ty tylko zawsze jeden. I mój look teraz na kamerę był taki... Kurwa, każdy wiedział, o co chodzi od razu. Cześć, ja jestem tam, gdzie ta baza nasza powinna być. Już nie wiem, czy dokładnie, ale... Chyba... Jestem takim, na takim rogu trochę, sawanny. Tak? Tak na górze.
Słyszę, jak ktoś idzie. A to chyba ptak, albo ten, albo królik skacze. Jeban. Powiem wam, ludzie, gdybyście widzieli, jakie pierwszy raz... Jestem tam, gdzie ta baza nasza ma być. Gdybyście wy, ludzie, widzieli, jakie pierwszy raz na króliki w tej grze zareagowałem, to... Jak te króliki biegają, jak taki powalony, jak do nich podejdziesz, nie? Dzień dobry, greetings from Popple. Co? Co? No nie wiem, co ja powiedziałem. Nie mogę, ty nie masz już nawet miejsca, żebym dał ci więcej kamienia. Już. Zjadło coś. Już. Już. Okej. Okay. Co, iść drewna teraz zbierać trochę? Tak. To ja idę na górę. Bo tu las jest na górze. Wika lubi chodzić tu las. Często w nocy. Oczywiście. Ja zawsze. No jak? Masz jedzenia w ogóle jakiegoś pozbierałeś sobie, czy będzie zaraz zdychała z głodu? Tak trochę nie. Nie masz? Nie mam. Jezus Maria. Mówię ci, zbieraj jedzenia, nie. Nie chcemy. To jak żeby... nie ma, bo wszystko ukradłeś. Tworzę sobie wieniec, żeby mi psycha nie spadała tak szybko. No i teraz wygląda w taki gej trochę. No to ja ci mogę zaraz dać jedzenie, ale ono już trochę jest takie trochę zepsute, nie? A tam, a tam. Dobra, ja ścino na te drzewa, te iglas, te. To jak coś upieczemy, te wtedy. Upieczemy te zielone, te co z nich wypadają, dobra? Dobra. To ty będziesz miała to na jedzenie. To ja ścinam drzewa. I tylko te duże, nie te małe, bo te małe i tak nic kurwa nie dają. No drewno się przyda, tyle ci powiem. Drewno? No. No dobra, no to zbieram. I też jak tutaj się dowiedziałem, że te drzewa rosną i właśnie te takie te dźwięki wydają dziwne jak rosną, już to w każdym momencie mogą rosnąć. Ja się zesrałem za pierwszym razem, jak przeżyłem takiego drzewa, one i urosło, a potem przychodzę obok innego drzewa, ono się zmniejszyło, nie? Ale może miało okres i nie wiedziało, co ma robić. No co, czy ja mówię coś o tobie? Ja mówię tylko, że drzewo może miało okres. Czy to jest takie bardzo nienormalne? Każda osoba na świecie oprócz mężczyzn ma okres, rozumiesz? Nawet moja mama. A tego nigdy nie wierzyłem, że moja mama ma okres, uwierzysz? Zawsze myślałem, że moja mama jest mężczyzną. A wiesz, Wika, powiedz taką dziwną, kurwa, schizę, jaką ja kiedyś miałem. No. Zawsze myślałem, że moja mama to nie jest moja mama, tylko że to jakiś jest bandyta przebrany za moją mamę i że za kilka Co? Lat, i że za kilka lat wyjdzie z przebrania i mnie zabierze. Co? Kiedyś nie wierzyłem, że moja mama to moja mama. Co? Chyba dzisiaj trochę dłuższy niż 30 minut odcinek zrobimy, co? No. Fajny świat. No. Ja mam jak coś 20 drewna już. Wracać do bazy? Nie, jeszcze pozbieram, dopóki mam ten czas, nie? No. Jak coś, mam też 14 tych zielonych dla ciebie do upieczenia. Staszek! Wika, słyszysz? Na razie nie szukaj Staszka. Mam dla ciebie 14 tych do upieczenia, żebyś mogła zjeść. Dobrze. Cieszę się, obiad ci przyniosę. Jej. W ogóle wczoraj, bo kurwa... Za ile mam wracać do domu tak trochę? Jak zaraz dopiero, nie? Nie jestem też tak daleko, więc... W ogóle co wybudowałeś takie przy naszym domu już? Science, w sensie do robienia rzeczy, teraz no, buduję to drugie do robienia rzeczy i zaraz będę mosty, znaczy mury budować. A ten taki do jedzenia robienia? A to co było potrzebne do tego? Sześć spalonych drzew. Musisz sześć drzew spalić. Trzeba spalić drzewo. Kamień chyba? Nie wiem, będę musiał zaraz sprawdzę, dobra? Ja ci powiem. Dobra. Dzima! Underwater squad. Wika, jak coś, ja biegnę do bazy już, dobra? Dobra. I mogę ci dać 18 tych, żebyś sobie upiekła i zjadła? Dobra? To czy ja mam ci upiec i ty będziesz tam robiła jeszcze? No widzicie? Widzicie, już takie trochę zepsute jedzenie jest, on mówi, że... Jest masz sobie... dwa drewna? Mam 20 drewna. To daj. Masz. Ognisko robisz?
To może przy tym bardziej zrób, przy tych maszynach to ognisko. Spali. Tak? No to się może spalić. No tak daleko? Dobra, to ja ci upiekę. Jak będzie miał jasno, to będziesz tutaj dosięgał. To ja, ci upiekę te, dobra? Dobra. Patrz, już wika rozpierdala system. Czekaj, dołożę do ognia tylko. Czekaj, wika. Masz dużo jedzenia, czy mało masz pewnie, nie? Mało, no. To chodź ty do mnie zaraz przyjdź. Czy ja zaraz podaję ciebie, podejdę już. O, widzę, że ci burczy w brzuchu, nie? Jak coś, już mogę nawet robić ulepszony farm. Chodź tutaj. Wika. Masz. Jak to zwalcza jedzenie, panie? O, jest lodówka! Jest? Wiesz, co trzeba do lodówki? Powiedz mi, w którym to jest. Food. I na sam dół. Patrz, icebox. Dwa nuggetsy, jedne girsy i jeden ścięty, przecięty kamień. Potrzebuję tego pośrodku, to będę mogła zrobić, tylko nie wiem, jak to się zdobywa. No, ja też nie. A to trzeba te robotyczne rozwalać, te konie takie. A to trochę sobie na to poczekamy. A czy czemu? Jak we dwójkę byśmy poszli? Ej, co to jest za ogień, który jest taki endothermic fire? To jest taki, że to jest niby ogień z przeciwnej strony dnia. To jakiś tam magiczny ogień. The fuck? Kompas mogę stworzyć. Brawo ty. Ale i tak nie potrzebuję. Tools. Ło. Nie mam patyków, to jest najgorsze. No, właśnie miałam cię zapytać, czy masz dwa patyki. No ja nie mam patyków właśnie. Idziemy zbierać? No ja zbuduję bazę. No dobra, to ja idę pozbieram patyki jakieś. Jakby teraz tego lasu na dole. Bo tam było dużo tych takich krzaczków, które można było tam, nie? No. Tak niż... O dobra, o mój Boże, jestem przy tych Te maszyny te takie, te z oczami, nie? No. Z nich też się to zdobywa. Tak? No, musielibyśmy któregoś dnia je napaść. Ale to musimy to sobie... Może, no, armora musimy sobie zrobić i broń jakoś. No. Wiesz, we dwójkę będzie łatwiej, jak jednego zaatakujemy, niż na solo, nie? Bo Han Solo, wiecie, nie żyje, bo był solo, nie? A jakby był na przykład Han Cooperative, to na przykład by był we dwójkę i by nie zginął, widzicie? Jaka czarna magia. Co ja gadam w ogóle? What the fuck? Jestem też taki trochę przyjebany do ziemi. Jak gadam o takich rzeczach. O Jezu, ile jedzenia się nowego zespiło. Ja to zbieram wszystko. O Jezu. Ja jeszcze mam, wiesz, ile tego zepsutego jedzenia, nie? Mam tak dużo tego zepsutego jedzenia i znajduję teraz znowu kolejne jedzenie. I to Wika, to dla Dobrze. Ciebie, to dla ciebie te jedzenie dam, dobra? Dobra. Czy tak pół na pół zrobię, bo dużo marchewek też teraz znalazłem. I flinta, a wcześniej flinta w ogóle nigdzie nie było. A ile tych patyków teraz tu znajduję? Też jest dużo. Ale mamy farta teraz, co? No. Znaczy też dlatego, że trochę sobie ustawiliśmy, żeby więcej tego się spełniło, ale... No cholera, my byśmy nie przeżyli. My już byśmy na piątym dniu mieli tak przejebane z jedzeniem ze wszystkim do teraz, że wiesz, jak to by było, nie? No. Na dziesiątym by znowu zmarło. To wtedy też... Pamiętasz, za pierwszym razem graliśmy, też na dziewiątym coś takiego zmarłaś. No. I teraz znowu na dziewiątym zmarłaś. A potem, o, wieka, jedzenie mamy. Tak. Mam 10 badyli. Zbieram kolejne, bo tutaj dużo ich jest, dobra? Dobra. To zbiorę ich dużo i wracam jak coś do i zbiorę jeszcze tutaj dużo tego jedzenia, co jest. Jestem obok kokonu pająka. A ten kokon można rozwalić, nie? Ale to pająki z niego wychodzą. No. Trudno jest do pokonania? Ile pająków z niego wychodzi? Dużo. Ej, a tu jest taka też biała odmiana pająków, nie? No. One wtedy zwisają tak z tego, nie? A ty w ogóle, ja oglądałem, że jaskinie tutaj są.
Ruiny i takie różne. Będzie trzeba któregoś dnia ten. Znaczy, już jak będziemy, jeżeli przeżyjemy tak długo i będziemy mieć dużo rzeczy, to będzie trzeba iść do takiego tego. Dobra, mam 17 patyków. I mam dla ciebie 11 jagódek i 4 marchewki. Ogólnie będziemy mieć w domu zdzisia, bo czegoś nie zauważyłam. Kto to dziś? Króliczek. Kurwa, zdzisiu Staszek, ja pierdolę, zaraz będzie Michał. Ja, Michał nie. Jan. Tak. To taki masz patyki? 19. To zrób łopaty, bo się przyda. I wykopuj te krzaczki. Tylko będziesz musiał tu przyjść. No już biegnę. Noga mnie swędzi. Skrrr! Wika! Co? Te metalowe rzeczy leżą obok tych dwóch typów. Dwie! I strzela do mnie! Koniec gi. Dochodź! Ja przecież odrodzenia. Biegnę. A to było tak, że ty się byś zajęła nim jednym, a ja bym zebrał je. No i trafił mnie. Biegnę. I mam 30 życia, nie, Wika? Trochę uważaj. Uciekaj, uciekaj, uciekaj. Gdzie Goniu? To u nich jest niby? Ja zabrałem już, zabrałem. Zabrałeś? Zabrałem. Mam dwa. O Jezu, jaki mur żeś zrobiła, ty. Trump, uspokój się. Wika to nawet... O mój Boże. To nie przesadziłaś? Nie, uwierz mi, że mam nie. Mam 30 życia, Wika. Jak sobie odnowić szybko życie? Jeść kwiatki. Och, już jedzenia w ogóle nie mam. Dobra, daj wszystko to, co znalazłeś. I patyki, no. I to metal, i to metaliczny taki. Ale mieliśmy far. A to ten lodówkę będziesz mogła teraz stworzyć. No, to daj. No chodź. Ale dobrze, to zauważyłem, ale prawie zginąłem. Ale miałem farta. Jestem niepokonany. Prawda. To najlepsze, bo ten jeden się obudził już wcześniej, nie? I on, jak to się nazywa, już nie zaczął dawno atakować. O, i lodówkę mamy. Czemu tak od siebie to stawiasz wszystko? Ja tu jestem architektem w tej rodzinie i ja tu będę budować tak, jak mi się podoba i tu będzie pięknie, wszystko ładnie i potrzebuję teraz patyków. A, dałeś mi patyki, dobra, nie było ważne. Nie było pytania. Nie było ważne, rozumiem. Ale nie to dasz mi pytań. Potem jeszcze jakieś, żebym ja mógł jakoś tworzyć jeszcze dla siebie rzeczy. Wiesz, co mógłbyś zrobić? Czekaj. Nie wiem. Chodź na chwilę. Ty byś mogła stworzyć te Trzymaj. Do gotowania, to ja bym jakieś... A w czym to jest? To jest chyba food. Poczekaj, sprawdzę. No. To czekaj, do następnego dnia pójdę spalić drzewa, to i musisz zrobię. Pociąć ten. Wiesz co, że zrobić? Nie. Pójść poszukać patyków, krzaczków, trawy, ja wiem, wykopywać gdzie. Wszystko. Po prostu wszystko wykopywać, mi to przynieść. Ale wszystko. Jak ja mam mało życia? Ja pierdolę. Gdzie jest parasolka? Pewnie dres. Ja to mam przejebane. Nie wiem, gdzie masz już... załóż kapelusz. No to daj. Dałaś? No chodź do ogniska, bo ci nie widzę. Masz kapelusz. Może to jakoś może. Nie. Ten, ja potrzebuję tego, parasola. To jest w ogóle parasolka? Tak, tu jest, można parasol stworzyć. Ja pierdzielę. Może cię zaraz piorun uleczy. A, i co jeszcze? A no? On piorun może przyziemny. Poczekaj, sprawdzę, gdzie była parasol ostatnio, pamiętam, był. Survival. O, ten tu można stworzyć. No, ale mam 29 życia, nie? O, jest, parasol. 6 tych, 6 kwiatów i 4 patyki. Masz jakieś patyki i kwiaty? Co
to dasz? Patrz. Kurwa mać. Survival. Potrzebujesz jednego patyka i 6 kwiatów, dobra. I akurat przestał podać. Ale i tak sobie stworzę, to będę miał na wszelki wypadek, nie? No i jakie teraz mam swoje całe życie przywrócić? Są te dania, ale to, że trzeba mięcho mieć, żeby dania gotować. Dobra, trawę, jak to się nazywa, całą trawę też wykupywać? No. Weź Wiki, stwórz jakąś skrzynkę, żebym mógł rzeczy schować. Dobra. Bo potrzebuję trochę rzeczy schować. Patrz, ile odcinek już człowieka w ogóle. A mi się nawet chce grać. Nagrywam od razu kolejny? Albo robimy taki jeden długi, jako na pierwszy odcinek. Dobra. To jeden taki długi zrobimy. I kolejne już będą krótsze. No ale patrz jaki ten, ile już budujemy wszystkiego, nie? No. I jak skończymy tutaj, to będziemy grać już na... Robimy nowy serwer, czy gramy na tym, gdzie ja sam jestem i ty szukasz tego kamienia? Mogę jeszcze chwilę poszukać, aż nie złapię Rage'a. No dobra. I wtedy nowy jak coś stworzymy, czy w Dintel gramy? Nowy. No dobra. Się wciągnęłaś w grę, co? No. Jak Wika na początku. Albo od razu nagrywamy kolejny odcinek. Nie, to lepiej zostawmy. Ja tak chcę na tym save grać, bo tu jest pięknie, jeszcze żyję. Panie. Pożyjesz. Ale musimy... To jutro nagramy kolejny odcinek od razu. Dobra. Jutro nagramy kolejny odcinek. Dobra, ja zbieram kwiaty, bo wiesz, że czemu mi potrzebne, nie? Nie mam miejsca już na kwiaty, Wika. Muszę tą czapkę wyrzucić, co ty mi zrobiłaś. Dobra, nie rycz. Spokój się. Jak coś, mam już 15 trawy dla ciebie, żebyś mogła zahodować. No. Ale walczyłem o życie z tymi robotami. No ale przynajmniej jak to lodówkę już mamy, nie? No. Więc zaryzykowałem. Czemu oni mnie atakują? W ogóle jestem też robotem, kurwa. Robot power. Robot lives matter. Wiesz co chodzi? Tak jak było w Ameryce, że Black Lives Matter, czyli że czarne życie jest ważne, to teraz jest, że życie robota jest ważne. Okej. Okay. Wika, weź swój skrzynkę, bo ja już nie mam nic, nie mogę nic w sobie nosić. A jestem przy domu. Guten Morgen! A co, tu masz skrzynkę. A co ty takie oddzielne sekcje zrobiłeś? Tak. I wykop te trawy, co tu są. Chcesz trawę, żebym ci... Masz. Dziękuję. A te, co tu są, jeszcze wykop. Zaraz. Patrz, jeszcze kupę włożę do tego, dobra? Dobra. Przez tą kupę to kupę zieloną. Wika, ja ci tutaj wykopię i to na ziemi będzie leżało, to sobie ponosić, dobra? Dobra. A ja idę ten, co teraz szukać? Teraz Ja kwiatków wykopuj muszę sobie poszukać. No, kwiatków, patyków możesz powykopywać i tak dalej. Ale tak w ogóle miałam ich sobie spalić. Masz. A to zrobisz jutro już, zostaw to dzisiaj. Nie, idę. Nie mam tej, już nie. A, mogę. jedzenie, nasionka. Wika, ja idę ten, jak to się nazywa, stworzę sobie łopatę nową. Cholera i patyka sobie, bo dobra, ja już zbiorę tutaj tę trawę, co ty nie zabrałaś. Czy ona nie zniknie i tak? Nie zniknie. A, no dobra, to idę. Widziałeś, że nawet norę królika mam w domu? No właśnie mówiłam, że Zdzisława będziemy mieli dzisiaj. A. To weź ty jakoś go uwięź tam, żeby on siedział tam. Po co? Kurwa! Uwięź! Jadłaś kiedyś w ogóle królika? Tylko pasztet. A tak królika? Nie chodzi mi, że tak zajebałaś i od razu zaczęłaś żreć jak smigol. Tylko takiego upieczonego nie jadłaś? Nie. A ja jadłem. Wiem, ci... A czy to mój dziadek kiedyś kupił królika? Znaczy to gotowe już było, nie bój się, nie poszliśmy do lasu, nie ustrzeliliśmy go i potem go, wiesz, jakoś ten. I powiem ci, królicze mięso nie należy do najlepsze. Chwała Bogu.
Przynajmniej więcej królików nie zjem. Tak. Teraz kwiatów w ogóle żadnych nie ma, nie? Jezu, jak trzeba kwiaty, to nie ma. Jak nie potrzeba, to wszędzie są. Ej, a drzewa, właśnie... które... No mów. No musisz, jak są te krzaczki, ale takie, że się patyki zbiera, to też je wykopuj. A Wika, a tutaj te takie drzewa, które się już zetnie, to one same odrastają, nie? No. Spoko. Weź, bo ja zaraz będę musiał do bazy wracać już. Tylko wykopię jeszcze jeden krzaczek, ten taki z patykami. I będę musiał zawsze sobie parasolkę nosić. Będę jak taka lalunia chodzi z parasolką. I będę shake that Wika for me. Shake that Wika for me. Come on Wika, shake. Dobra, grajmy dalej. I jutro pójdę, jak to się nazywa, krzaki z jedzeniem wykopywać. Spoko? Cholera, jest jeszcze jeden krzaczek, a już się noc robi, a ja muszę do domu wracać. Dobra, mam 5 patyków. Dobra, wracam. Nie wiem czemu, ale słyszę jakby wilki cały czas wyły. Tylko takie wycie, a nie takie warki jak wczoraj. Wika, jesteś w ogóle już w domu? Nie. O, w ostatniej sekundzie zdążyłem zbudować ten... pochodnie. Już noc była, ja pochodnie dopiero zrobiłem, nie? Dobra, jestem w domu. Kochanie, wróciłem! Kochanie? No nie, ona nie żyje! Dobra, zapaliłem ognisko. O, ja miałem jeszcze starą pochodnię. To po co ja to robię? Tak dla jaj. Tak dla jąderek. Cześć, sprawdź, czy szyszki można upiec? Nie. Nie, tylko się dodaje, żeby więcej ognia było. Iść pozasadzać tą trawę, którą zebrałem? No tak, tylko tam w tym sektorze, tamtym. Sektor 0, rozumiem. No i już dzień. A ty co, z latarką stać? No, zapalniczką moją. W sumie to przy świecących drzewach stoją. Ja zamiast zasadzić tą trawę... Ej, sprawdź ile trzeba, żeby ten garnek zrobić, ile węgla. 6. To jeszcze 2 drzewa. To był zaraz taki wielki los spalony. Ni patyków, ni chuja, nic więcej nie ma. Wika spaliła wszystko. Tak. Teraz musisz wykopywać krzaczki z jagódkami i trawę. Nie trawę, tylko patyki. Wika, już tutaj cały sektor z trawą jest zapełniony. Pomiędzy sobą trawę też stawiać jakoś, tak? Żeby tak na sobie... Nie, zostaw. No dobra. Ty, no dobra. Przynoś wykopane patyki i jagódki. A krzaki z tymi... Krzaki z patykami wkładam do... skrzynki, dobra? Dobra. Poczekaj, ja potrzebuję jeszcze... Masz jakieś... Weź jakieś kwiaty, zabierz, jak będziesz ten... Tam u siebie, tam gdzieś biegło po drodze i jakieś patyki, dobra? Od razu. Może ja mógł sobie to parasolkę zrobić, bo... Mam 38 życia tylko. I jedzenie też pojedą. Ile życia odnawia jeden kwiat? Poczekaj, zjem. 2. No to by się opłacało trochę kwiatów uzbierać, to przynajmniej sobie szybciej. Bo od takich jedzenia jagódek albo czegoś, nie? To się tylko zdobywa po tym. Po jednym. To, dobra, to ja wykopuję od razu krzaki z tymi, dobra? Dobra. Z jedzeniem. Ale będziemy mieć te 2 typy krzaków. Będziemy mieć te takie grube, te takie, i będziemy mieć takie pod trzema liściami, to nie? No tak. Bo one niczym się nie różnią, nie? Tylko już tym, że inaczej wyglądają. Te szopy w ogóle nie atakują nikogo, one takie są takie spokojne strasznie. No dobra, teraz kurwa na drzewo próbowało zaatakować, nie wiem czemu pojebany. Ale nie wchodźmy, to jego życie, zostawmy jego. Każdy może robić co chce na tym świecie. Każdy ma prawo słowa! Jebać antychrystów! Co? Nawet nie wiem, dlaczego to...
to tak bez sensu w ogóle powiedziałem. No tak trochę. Dobra, mam kwiaty na parasolkę. U ile kwiatów, ale jestem w raju dla gejów. Znaczy nic ja mam, znaczy całkiem mam do gejów coś, ale nie lubię gejów po prostu. Nie lubię, jak na przykład idę gdzieś i widzę parę gejów i oni kurwa się z tym afiszują, jakby byli kurwa królami świata. Och, i tak na ulicy są takie kochaniutki, o mój Boże. Tylko patrzę, wyjebał zęby i kurwa by się uspokoił. Nawiga sobie myśli, dobra, uspokój, szyluj życie, człowieku. Kurwa stresa może. Gdybyście widzieli, jaką Wika ma minę, to... O, Wika znalazłem raj krzaczków. Cieszysz się? Nie. To nie, kurwa, wszystko dla mnie. No nic nie dostaniesz. Cieszysz się? Nie. Z tego się nie cieszę, z tego się nie cieszę. Kurwa. No cóż. Ludzie, i tu dogodzić dziewczynie. Nie można jej jeszcze nazwać kobietą, bo ona dopiero ma 12 lat. Ja nie żartuję, 13. Ja, ale zaraz ci wy... Dobra, nieważne. Właśnie mnie wezmą, że biję chłopaka. Pozwę cię. Wtedy ty będziesz miał przejebane, nie ja. Widzicie, ludzie? Jednak warto jest być chłopakiem. Wika, czy ty jesteś zgodna z tą zasadą, że dziewczyny nie można bić, a że dziewczyna może na przykład dla faceta przyjebać, a on może jej nie oddać? Nie. To jest gówno prawda, nie? Jeżeli jest taka szmata, taka, która zacznie się bić jak chłopak, jak próbuje być chłopakiem, no to dostanie to, za co chciała. Według mnie tak chociaż jest, nie? No. To jedna by mi przywaliła tak z pięści, no to ja bym oddał z dwóch pięści, żebym jej czaszkę zgnił. Nie no, żartuję, aż tak bym jej nie oddał, ale... Jeszcze nigdy... No dobra, kiedyś... Nie, jeszcze nigdy jeszcze nie uderzyłem. A tą co popchnąłeś? To popchnąłem, nie uderzyłem. Popchnięcie, a uderzenie, feministko. To jest różnica. Zaraz Wika w ogóle... Ty będzie feministka, wyjdzie na ulicę, będzie pokazywała biust. I jakie to feministki, jakie to prawa kobiet nie mają. Tak jak widziałem takie coś właśnie, że feministki były właśnie, miały takie na sutkach te takie naklejki, wiesz co chodzi, nie? No. I właśnie coś tam o prawach kobiet mówiła. I że takie jak to się nazywa i typ i mówi, że o tam chcą prawa kobiet ustanowić, takie coś. A ten typ taki mówi, chcą ustanowić prawa kobiet, dając każdemu facetowi ten, jak to się nazywa, wiesz... Nie wiem jak to powiedzieć, że stoi mu po prostu, nie? No. I takie ja tylko bekę z tego zacząłem cisnąć i nie mówię, taka prawda, no cholera. Gadają, że o kobiety to tamto nie powinny się obnażać, a co robią? Stoją w publice i jak to się nazywa, nagie i potem się przypierdalają, nie? No. Jakie tematy w ogóle wziąłem? Biegnę do bazy. O mój Boże! Och ludzie, kogo wy oglądacie? Miau! Szopa, nie kot, kurde. Miau! A ludzie w ogóle, jak wy nie wiecie, kto to Staszek, tak jak Wika mówiła, to jest taki... Bawuł ten taki, nie? Tylko, że taki słonio... Taki dziwny bawuł, bo on ma rogi, kurwa. W ogóle ty, Wika, gdzie jesteś? W bazie. No, dzięki Bogu. Wreszcie na nas będziesz, kochanik. Szykuj się! O Jezu. Szkoda, że wy naprawdę Wiki kamery nie widzicie. Masz trawę? Ja nie palę. Proszę mnie. A masz trawę? Ale pociętą? Daj. No. Masz. Dziękować. I napal w ognisku. A i co jeszcze, co? Mogą być frytki. A no. Kupy nie mam, no to nic nie zrobię. A ja, w sumie czekaj. W skrzynce jest kupa. A dobra, zabrałaś. To musimy iść do tych dobowołów zaraz. No. Wika. Cześć. Ja. Mogę parasolkę, ja sobie parasolkę tworzę, dobra? Dobra. Bo mi się przyda jak coś.
Weź, bo ja tych szyszek nie potrzebuję w ogóle. Wsadzam do tego. Chcesz krzaki z jedzeniem? Chcę. Bo mam ich. No chodź tutaj. Czekaj, buduję. Masz. I masz tu kolejne. Masz. I tu masz jeszcze krzaki z patykami. Ej, nie masz nic, nie masz miejsca. Czekaj, skrzynka istnieje. Istnieje? No wiem. A możesz dać. Masz. A, to patyki. Ej, te mam tutaj. Chodź. No nie ma, te, daj mi patyki te. Dobra. Taka wymiana była. Dobra, muszę zjeść. Weź zjedz sobie coś. Masz. Masz, chodź ty. I ciup. Weź wyrzuć coś. Masz. I co ja upiesz. Okej. Okay. Możesz iść do bawołów. No idę, idę. Kurwa jest dziwny. Idź do bawołów. Po co? Po kupę. Weź te kwiatki, co mam przy sobie, zjem sobie życie od nowy. Mam 30 prawie. Dobra, mam 60 życia. 59. One były tutaj przy ścieżce, nie? No co? Dobra, kolejny jest ten z jedzeniem krzaczek. Kejon u mnie w ogóle animacji nie zrobił, tak się zatrzymał na tym, jak do góry podnosił to i się zacięło jakoś, nie? Aha. O nie! O nie! Mają ten godowy! O mój Boże! O mój Boże! A 8 dzień jest, nie 11. Ale mają czerwone dupy i krzyczą wszędzie. I atakują te ptaki. Zdobyłem jedno łajno. Zdzisiu, spokojnie. Ale dupą kłęcą. Shake that as me. Shake that as me. Come on, bawu, shake that as me. Kurwa, tu jest. Tu stoi gówno obok nich, ale ja się boję. Kraci! Biegnij! Biegnij! Goni mnie! Goni mnie! Nie! Zostaw! Zostawię. Nie, no tak, bo podobno od 11 dnia się zaczyna. Ale to już teraz zacząłem, to... O Jezu, okres się też wam wcześniej nie zaczyna? Czy zawsze, co miesiąc tego samego dnia się zaczyna? Ja to nie jestem dziewczyną. Wika, idź ją w sobie. Wika. Chodź tutaj, marihuana, ty sadzisz, pali, zalegalizować. Masz? No po co mi tyle tego? No zasiej! No już jest zasiane. Poczekaj. No daj mi kupę. Już nie mam. To była jedyna kupa, jaką miałem. To musimy i Stasia przygarnąć. Gówniana sprawa. Musimy i Stasia przygarnąć. Zostaw Stasia. Stasiś jeszcze młody i chce jeszcze żyć na wolność. A ty już go od małego będziesz, kurwa. Masz 6 patyków? No akurat równo 6 mam. No i już kurwa nic nie mogę stworzyć. Dzięki, dzięki wielkie. Idę, kurwa, kradną wszystko. No chodź. Kradną wszystko. Zrobiłam ci kuchnię. Oh my Jesus fucking Christ. Nieco tu ugotowałem. Mogę randomowe rzeczy wkładać, żeby gotować rzeczy? Możesz. Wiesz, że mi parasolka, nawet jak z niej nie korzystam, to mi się psuje? Do lodówki ją wsadzę. Cholera. Wsadzę ją do skrzynki. Nie wiem, włożę 2 gutki i 2 kwiatki. Nie mogę. Dobrze. Chujowo. To trawę. Też nie mogę. To kamień. Będę jeść kamienie. Nie wiem, czemu jest cały czas dźwięk, jakby miał zaraz padać. Co teraz, Wika, no. Zbierać? Patyki. No dobra. Teraz jeszcze szybko przejdę się na górę. I tam. Kupę. No to czekaj, aż oni przestaną mieć ten godowy, to zbieramy. Pamiętaj, teraz patyki i kupa są najważniejsze. Bo inaczej będzie gówniana sprawa. No, Wika, już godzinę i odcinek trwa, nie? Rzeczywiście. To ile będziemy jeszcze go prowadzić?
Do dnia 10 może, ponagramy i już. O Jezu, ale się wciągnęliśmy, co? No, potrzebuję patyków i to najszybciej jak się da. Spokój, Wary. Wspieram. Czekaj, co? Wspieram. Mam ich tu trochę. Dom świni. Świnia tylko podchodzę pod dom, ona wyłącza światło. Co się boisz? Przyjacielem jestem do kurwy nędzy. Nie zaatakuję. Staszek! Jezu, ta już kwałci, kurwa, Staszka. Młody, młoda, młody, czy wielbłąd, nie wielbłąd. Młody bawu z rogami, który wygląda... Ale ja mam pomysł na miniaturkę. Jak zdobędę Staszka, to będzie pomysł na miniaturkę, że o mój Boże. A jak nie zdobędziesz, to nie będzie pomysłu na miniaturkę. Dobrą stronę poszło, co ty mnie oszukujesz? Co mówisz? Łapa mnie chciała oszukać, że idę w złą stronę po Staszka. Się mój monitor. Wika, wiesz co w takich filmach z Teksasu takie, że przelatuje takie coś, taka kulka, nie? Tak po pustyni. No. Nie wiem czemu takie coś dopiero obok mnie leciało i wydało dźwięk taki i obok mnie po prostu sobie przeleciało dalej. Bo to jest możliwe. No i dalej lata tutaj. Staszek niby łaził po naszym obozie, nie? Jebany. Co? Chcę złapać to, co lata. Mam to! Złapałem! Dobra, wracam się do bazy, bo trochę daleko jestem, nie? Znaczy, ty nie wiesz, ale ja wiem. No i to jak? Przygotuję się, że pochodnie będę musiał sobie wziąć. Ty, Boże, Staszek. Biegłem za tym, nie? I w pewnym momencie się zatrzymało i to po prostu sobie złapałem. Mam Staszka! Masz? Mam Staszka. Ale, a masz już ogrodzenie, które będziesz mogła wokół niego zrobić? Nie, ale przyprowadzę Staszka. Tylko on ucieknie szybciej niż kurwa jego ten. Spokojnie, ja ze Staszkiem mam zawsze dobre kontakty. Tak, ja tak, tak! Ja go ładnie przyprowadzę. Tak ci nie wierzę. Zabijesz go. Jestem trochę daleko od domu. Moja już spokojnie biegnę do domu. Dobra, Staszek, spokojnie. Ło, jak to ładnie wygląda. Biegnę przez las, nie? No. I świetliki są. Staszek poszedł se spać. Trochę chyba jestem... Bardzo grzeczny Staszek. Tak, on śpi? No, Staszek śpi. Przecież zawsze. Tak, ja nie widziałem. No. Myślałem, że on stoi ten cały czas, bo ostatnio jak do niego w nocy szłem, to mu odpierdalało. O, Wika, jesteś w bazie? Nie. Wika, jo, blie, cuka, jo, what up? O, tu jest baza? Ej, to Staszek już przyprowadziłam Staszka. Kiedy nie ogarniesz, że twoja baza jest bazą. Wiem, dostaliście raka uszu. To było plant. Patrz, to jest Staszek, ludzie. To jest... Tylko nie podchodź do niego, bo muszę mu to jest koalefant. Naprawdę to jest koala zmniejszana z słoniem. No problem. Zajebiste. Uważaj, bo ci spierdolę. Idę, może te już nie mają godowych tych, to zbiorę im. A to już ostatni dzień wykagramy, bo zaraz świąty będzie. No nie. No, musimy. Ale to przynajmniej zrób dla Staszka ten. A masz kamulce? Nie, ale... O, dobra, przestały mieć ten godowy chyba. Chyba. I ty, Wika! Dobra, nie przestały. Ale tu jest mały ten. Jeden z takich małych ich jest. Mały wielbłąd. Znaczy ten. Bawu. Mały wielbłąd. O, co tu się dzieje? Wika. Masz rocks? Nie, ale iron rocks ma. Boom. Mogę stworzyć jak chcesz. Mogę, znaczy mogę zdobyć. Zdobywaj. Wika, ile tu gówna leży? Chyba im po tym ruchaniu się srać zachciało, bo mają takie czerwone dupy i... A, atakuje mnie! Ginę! Ginę!
mam 30 życia znowu, no kurwa, dajcie mi kiedyś się zregenerować. Zginę zaraz. Jebany, czerwona dupa jak kurwa u szympansa. Ja pierdolę. Żyj tu w zgodzie z naturą, powiedzmy. Czy natura zajebie, a nie kurwa w zgodzie będziesz żył. A ty ile tych roksów potrzebujesz? Wiesz, że dzisiaj nic nie gotuję i potrzebuję dużo roksów, strasznie dużo. Czekaj, to zbieram. Mam 7. Już. Staszek! Nie uciekaj, będzie dobrze. Cholera, już prawie jedzenie nie mam. Ale gówno mam, to będę mógł zasieć u nas TT. I pójdę potem krzaczków poszukam. Ja pierdzielę. Zdzisiu, spokojnie. Kto? Zdzisiu. A co to Zdzisiu, kurwa, królik? No nasz królik. Ja pierdolę, tata daje imiona dla zwierząt. Szympansa by nazwała Bernard. Wilson. Nie pasuje. Dobra, na 10 dniu kończymy. Albo na 11 już. Tak skończymy na 20. Nie, ja muszę ten, bo zaraz oni będą wracać. Ja muszę też, wiesz. Dobra, ja tutaj te główienkiem trochę zrobię nasze krzaczki, dobra? Ale jak zrobisz wszystkie, to mi daj. Nie. Daj. No, dwa mi zostały. Ja zaraz skinę. Czemu to ja mam tak przejebane z życiem teraz, nie ty? Właśnie nie ona ginęła. Teraz ja. I found some berries. Ooh, I found them. Where are my berries? Kurwa, parasolka prawie rozjebana. Tak w ogóle to musisz wsadzić więcej jedzenia, do tego by się nie gotuje. Wiem, 4. Wika lubi jak się wsadza więcej jedzenia. Patrzcie jak go goni, patrzcie jaka! Bear Grylls, no ten, on... Jak był ten poskramiacz krokodyli, to on jest poskramiaczem koalo słoni. Ach ty Wika, szalejesz. Idę może poszukam jeszcze jakieś kamioni. Oj, gówno mam. No i wszystkie te mają kurwa teraz czas kodowy. O, prezent! A nie, to jest to samo. Ty dostałaś? No. Sukwa. A ja nie. Ale ładne wdzianko. Lara, tu leżą dwie kupy, ale ja nie chcę podchodzić, bo nie chcę zginąć. Bo z moim fartem to pewnie zaraz zdechnę. A nie chcę tego. No nie. Zwalił mi się kilo. Musi tak wyć, kurwa, orgazm jebany. Patyki? Potrzebujesz jeszcze patyków? No. Czy ja potrzebuję? Jeszcze więcej. Ja mam 12 w ogóle. No, nie wiedziałem. Teraz kamień by się przydał. O, dobra jest, widzę. Dobra, wracaj do domu i dawaj mi roksy. Ale ja nie mam do Kaspra numeru. I go nie porwałem. Jeszcze nie. Aha. Takiego seksiaka każdy by chciał porwać. Rok się ty. No ale poczekaj, no bo zbieram tutaj, jest dużo. To chcesz czy nie, żebym zbierał? No, chcę. No to poczekaj. Przychodź szybko. Bo co jeszcze chcesz dzisiaj przed tą nocą tego? No. I koniec odcinka. Bo kurde. Niezły postęp na tym odcinku zrobiliśmy, co? No. Tak naprawdę bazę mamy już pełną i co, no, gówno. Powiedzmy. No, w większości już mamy tą rzecz. Dobra, ja wracam do bazy. Zaraz ciemno się robi, ja nie mam żadnych pochodni, a jeszcze pojebane wielbłądy pierdalają coś. I nie mam rzeczy, żeby w ogóle zrobić sobie pochodnie.
Dobra, zbiorę trawę, to żeby mieć zrazu. Żebym mógł pochodnie sobie. Biegnę jak chcesz. Bo wolę nie idź tutaj, bo wiem, że chcesz mnie zajebać. A ja tego nie chcę. My jesteśmy good friends, blied. Dobra. Tak, Wika jest najlepsza. Stała przed dom, ale i tak nie wiedziała, gdzie jest tam. Jestem, blied! Hello, hello! My name is Max. What up? Dayrox. Kurwa, tylko jedno. Ja, miły, przychodzę, maniuro. Chcę się przywitać, ona, Dayrox. O mój Boże, won! O, świetnie. No. Szybko było. W ogóle masz coś, żeby... Tak trochę nam ogień zaraz skaśnie, nie? No co? No nie podkładaj do ognia, już jest zaraz ranek. Zamknij się, nie mów mi co... Masz jedzenie? Nie. Znaczy mało strasznie samo. Muszę iść poszukać. Ja mam 19 życia. Ile? To wika, czy naprawdę... Ja pierdolę, czemu ty nie ogarniasz? Prawie zbieraj już, chodź też, a nie. Bo ja też dużo... No chodź tutaj! Bo ja też trochę dużo rzeczy muszę zbierać, jak ty chcesz. Ja muszę i kamienie, i to, i tamto. Ale się zesrał nam Staszek. Weź, bo ja się boję, że go odstraszę. Nie biegnij, nic u ciebie, nie idę, zamknij mordę. Kurwa, ból dupy już, bo... Dzień 10, ten dzień się kończy i kończymy odcinek już, już na 100%. Tak to jest dużo jak na pierwszy odcinek wieka. Prawda. Dobra. I tak najlepsze się okazuje, nie nagrał się dźwięki ten, nie? Zajebałbym. Módl się, żeby nie. O mój po... Ale kurwa, przecież ja mu rozjebał mój komputer wtedy, nie? Ale bym się wkurwił. O mój bo, o mój bo. O, ale bym miał rage'a wtedy. Nie wiem, czy wy widzicie, jak moja klasa w ogóle pisze, bo mi co czas się w prawym górnym rogu pokazuje, co moja klasa między sobą pisze na WhatsAppie, bo nie wyłączyłem WhatsAppa na kompie. Ciekawe, czy widzowie to widzą. Dobra, nie spamić! Ej, Staszek zwiał. No i dobrze. Niech żyje. Ej, gdzie on jest? Live free life. Tylko zatrzymałaś, nawet go nie zamknęłaś, co ty myślałeś, że on nie ucieknie. On będzie... wrócił. Moje. No, głupcz. Moje zwierzątko. Głupiec! Idę go zabić, jak przyjdę. Nie! Wika od razu. To ja się teraz zabiję na się na głód. Zagłoduję się. Tak trochę potrzebujemy jedzenia, nie? A ja, cholera. Nie mogę znaleźć żadnego. To jest najgorsze. Te ciule z klas teraz spamią, tak ja nie widzę, która jest godzina, nic. Jebane. Nie pisz, to chuja pana. Ana musi pisać, bo ona kurwa pisze coś w ogóle na WhatsAppie czas. O, i Staszek zamknięty. No nie. Będzie naszym tym. Będzie naszym zakładnikiem, jak będą chcieli nam coś zrobić z TT. Te inne bawoły to weźmiemy, powiem, mam jednego z was. Leave us alone. Wika, możesz w kolejnym odcinku też trochę jedzenia szukać na następny raz? Ok. O, teraz znalazłem całkiem dużo. O, i to całkiem dużo. To mam farta.
I patyki jeszcze potrzebujesz? Potrzebujesz pewnie, nie? Potrzebuję. No to dobrze, to też znalazłem. Oj, to zobaczymy, ile? Co... O, widzę jedną różę z tego takiego jakby... Pamiętasz, co wczoraj nas gonił, ten? To ciebie gonił. No. Ten głupi stolik, to widzę jedną różę, która zawsze obok niego stoi. Ale nie ma nie jego. Nie bierz. Ale nie ma jego. Ale nie bierz. Indyku, zostaw to. Chciał iść ukraść mi jedzenie. Ale nie zdążył. Byłem... No i kurwa żaba. Ludzie, czy wy kiedyś widzieliście z żabą, która ma wyjebaną głowę i na górze zamiast mózgu ma zęby? Bo to normalka, w ogóle w Ameryce takie mają często, nie? Ale ogólnie w Niemczech takich nie mają, dlatego się pytam, czy widzieliście już takie, nie? Co nie wika, taka normalka, no, takie... No, oczywiście. Takie byś chciała hodować takie? Kurwa. Czemu nie, nie? No. Taka żaba sama radość. Tylko szybko rękę mogę stracić, ale to co tam, przecież protezy teraz na rękę sobie nakładasz. Ja mam rękę, jak to się nazywa, ale oby mi lewo, jak coś ujebała, bo ja mam rękę tego z Metal Gear Solid Snake'a, to teraz sobie zamienię i będzie bez problemu, nie? W ogóle o czym ja gadam? Nie wiem. Też tak widzę. Też nie wiem. Dobra, to ja jak coś już wracam do nas, bo jestem tak trochę... Daleko, jak zawsze. Ja nie umiem jakoś blisko odejść, coś... To spierdalam w ogóle, kurwa, nie mam. Ile? Mam 12 marchewek, nie? No. I 19 krzaczków z tym, z... poziomkami. No i znalazłem kolejne... Ale krzaczki już niepotrzebne. Ale ja mówię, że tylko jedzenie z krzaczków. Znalazłem kolejne 5 krzaczków, nie? No nie, indyk idzie kraść mi jedzenie. Zostaw to! Zostaw to! To jest moje! Nie pozwalam ci. To będziemy mieć chociaż dużo jedzenia, nie? To ja już jak coś zbiorę to i się wracam już. Wiesz ile mamy poziomek? Ile? 25 i 16... tych... ogórków. Jakich uzało ogórków? Dobra, mamy już 27 poziomek i 17 tych... marchewek. Ja tak idę cały czas. Ja mam 7 nasionek, 4 jagody. O! Nie! Zostaw mnie! Dziękuję. No nie, świnia za mną biegnie. No co, czy... Shrek. Ale to tam taka ten? Taka ten, no. Zmutowana ta. No. No, przestanie cię gonić po jakimś czasie. Cholera, ja powinienem dom biec, a nie, ja teraz jeszcze szukam. Jestem przy teleporterze dopiero, nie? Ty zdążysz. No ta, zdążę. Easy. I będę musiał od razu upiec jedzenie i zjeść, bo mam 18 głodu. I kończymy odcinek potem, dobra? Ale patrz, jakie łupy zdobyłem na koniec tego. No nie, ten zegarek jebany 100. Się patrzy na mnie. Mam 30 jagódek i 17 marchewek. Weź ty, to chowaj do lodówki. Rozpal ognisko. Jest rozpalone, spokojnie. Jestem! O Jezu! Widzisz mnie, Wika? Nie. O teraz. W ostatnim momencie przyszłem. Czemu słyszę jakby ten stolik tutaj dziwny szedł? Na razie nie idzie, więc nie marudź. Dobra, bo ja trochę tak głodny jestem. Dobra, gotujemy to i kończymy. O Jezu. Mam 8 jedzenia, głodny. Znaczy wiesz, że głodny jestem, nie? Okej. No zaraz sobie zrobię też z kwiatków ten. Na głowę, bo już mi się zniszczy. Widzę. Chcesz te trusy? Ja sobie wezmę te poziomki, nie? No. A tobie dam te marchewki. Weź raz, przypal jeszcze coś do ognicha. Chodź. A dobra. A to marchewki sobie upiec ci od razu? Chodź tutaj, no, to już kończymy. No czekaj! Robię pułapki na króliki. A w ogóle gdzie tego zamknęłaś naszego? Pięknisia. No tam gdzie był. Tak, tam, to tylko ja go pokażę. Dobra, te marchewki ci robię i wkładam je do lodówki, jak coś, dobra? Dobra. Bo wiesz, u mnie jedzenie nie zależy, czy będzie złe, czy dobre, nie? Zjem każde.
Max kucharz, prawda. Trawa już jak coś się u nas. Patrz, dobra. Dzisiaj wyszedł na koniec. Dobra, Wika. W lodówce jak coś jedzenie dla ciebie jest, dobra? Dobra. No czekaj, chodź go zobaczymy. O, cześć, ty kupkę zrobił. Dobra, maniura. Co? Chce ci bić? Dawaj. Dawaj. Będę jak ten, jak z bykami te. Ja. Dawaj. Dawaj. Show yourself. Idą wilki. Dobra, to kończymy odcinek. Chodź, Wika. No ale ci informuję tylko, że idą wilki. Dobra, to od razu się rozłączę. Więc to było na tyle w tym odcinku, ludzie. Myślę, że wam się spodobało. Dzisiaj była ze mną Wika. Byłam. Mój Last Max, bardzo serdecznie i na razie.